Pięknie prezentuje się Pałac Kultury Stalina i Lenina w Rechodupkach Wielkich na Mazowszu nad Wisłą w Warszawie. Mówią, że ta największa ponoć wiocha na świecie, proszę Państwa, to ma tak 2 miliony, 2,5 miliona, 3,5 miliona w Warszawie, no ale tak do 3 zawsze dochodzi, bo tutaj, proszę Państwa, jak to na żebracznice w ogóle przystało, wielkie, niewielkie żebracznice, to musi być 3. Liczba 3, no i w Trójce wierzą, koniecznie w Maryję wierzą, bo żeby to była Wielka Brytania, to Big Ben jest 1000 razy niższy, proszę Państwa. Tam już autokar się podstawia do Anglo-Ameryki, Białystok was zawiezie, ale to trzeba dużo pieniędzy, proszę Państwa. I to jest 185 km do Anglo-Ameryki, Białystok. To jest bardzo dużo, trzeba pieniędzy zapłacić. Tam są święci, a tutaj, proszę Państwa, Polaczki chodzą, szpanują na żurawie i restauracje i te barki, nazwy mają angielskie, no boże, żółtowska Joanna, aktorka, mówiła, że Polska jest niedowartościowana. Kto jest niczą, będzie wsią. No i rzeczywiście Warszawa jest tą wielką wsią, 3-milionową. Wielką wsią. Państwo zobaczą, jak się zachowują moherowi. Kopyta trzymają w kieszeniach. To nie są przecież świadkowie Jehowy, broń Boże. Daleko im do czytania Pisma Świętego. Pisma Świętego to oni w ręku nigdy nie mieli. I dlatego się tak oglądają, że co ona mówi? Co oni mówią ci święci, ci świadkowie Jehowy? Czy nas obgadują? Tak jak ta moherowa Zofia Maciąg. Ona zawsze, jak myśmy za Anitą uszły, bo to są te pary takie książęce, a tutaj są te pary żebracze. No ta, proszę Państwa, Maciąg do mnie z Anitą. Co wy mnie już obgadujecie? Co wy mnie już obgadujecie? A my mówimy, że my tutaj nikogo nie obgadujemy, tylko jest taki system, że tutaj wyrzucana jest Biblia pod tym cokołem, który mamy tutaj po prawej stronie. Jak w Pałacu Kultury Stalina i Lenina były targi książek, książki, czyli dużo książki, to tutaj rozdawano Nowy Testament, czyli chrześcijańskie pisma greckie. No i wszyscy, buch, proszę Państwa, Nowy Testament do śmietnika. No drzewa tutaj, no krzaki, no bruk, no glebę, no asfalt, no bo przecież i tam dalej też na jerozolimskie. Proszę Państwa, to jest Marszałkowska. Wszędzie leżały te Nowe Testamenty, proszę Państwa. Także piękny ten Pałac Kultury Stalina i Lenina i co z tego? Biblia jest piękniejsza, a wyrzuca się ją jako święte Słowo Boże. Także wiecie Państwo, nie ma tu świadków Jehowy, bo świadkowie Jehowy nigdy by nic z tych rzeczy nie wyrzucali. Można spalić, można zniszczyć, jak te obrazy święte katolickie świadkowie Jehowy. Po prostu jak ktoś nie chce tego w domu trzymać, to po prostu palą, niszczą tak, żeby jakiejś agresji nie okazywać i złości. Po prostu niszczą. Także buziaczki i proszę jeść kaczki.